Siemanero, siemanero, tu Bagietson, Michale, lecimy, lecimy, nie śpimy. Generalnie idziemy na Stare Miasto w Warszawie. Redaktor Bagi Tygrys, generalnie będzie sonda. Czy politycy nie powinni iść na emeryturę, tak jak wszyscy budowlańcy i nie tylko? I czy nie uszykować miejsca dla młodych ludzi? Generalnie zaznajomimy się z otoczeniem. Stary rynek, ale czy my tu dobrze idziemy na ten stary rynek? Przepraszam. Przepraszam, ja tylko jedno pytanie mam. Halo. Stare miasto to jest tu? Czy jest jakiś rynek? I'm sorry. Przepraszam bardzo. Mam takie pytanie, sonda taka uliczna. Takie pytanie, co sądzisz o tym, żeby politycy szli na emeryturę w wieku, tak jak budowlaniec, czyli 65, i robili miejsce dla młodych? No sądzę, że każdy powinien mieć wolność co do tego, kiedy zakończyć pracę. To dziękuję bardzo. Przepraszam, może na chwilę. Okej. To była zapatrzona za bardzo. Co ona wie o polityce? Przepraszam, można? Co się stało? Mam taką ankietę, sondę uliczną prowadzę. Mam takie pytanie. Co sądzicie o tym, żeby politycy szli na emeryturę tak samo jak budowlańcy, czyli 65, i robili miejsce dla młodych ludzi? Ciężkie pytanie, ponieważ nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Nie znam się. No dobrze, dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę. Sądę ulicą prowadzę. Co sądzicie o tym, żeby politycy odchodzili na emeryturę, tak jak budowlanie, czyli 65, i robili miejsce dla młodych? Kurczę, wiesz co, ogólnie chętnie bym się wypowiedział na ten temat, ale trochę mi nie wypada, bo przez moją pracę, więc nie bardzo mogę się na ten temat wypowiadać. No ale myślę, że to w jakiś tam sposób powinno być regulowane na pewno. Wiem, do kogo pewnie pijesz, do jakiej postaci, no ale więcej już tam nie będę, wiesz, mówił. Nie no, ogólnie, no dużo jest ludzi takich młodych, którzy by mieli fajne projekty, a nie mogą się przebić, bo stara gwardia siedzi na tronie. No wiesz co, to też zależy od społeczeństwa, no, nie? W sensie to społeczeństwo też wybiera te osoby. Więc to na pewno też jest uzależnione od ludzi i od ich wyboru. Więc jeżeli ktoś tam, kto ma jakieś dobre poglądy, twoim zdaniem albo naszym zdaniem, czy tam kogoś innego, a się nie przebija, no to prawdopodobnie przez to, że społeczeństwo jakby nie popiera tego, co oni głoszą. Choć no ja też tam pewnie bym miał kilka zastrzeżeń do niektórych postaci z grona polityki, no ale... No ale ja jeszcze takie pytanie... No ale ja, jeśli by... Odszedła ta stara gwardia, no to wtedy ci młodzi mają większe przebicie, bo polski naród jest taki, że za dużo nie lubi zmian, więc biorą te osoby, które już znają, i po prostu sądzę, że by mogli zaufać innym osobom, jeśli ta stara gwardia by odeszła. No pewnie jest coś w tym, no nie? Znaczy na pewno, no to tak samo pokoleniowo w różnych jakby branżach, no nie? W pracy, tak jak mówisz, nawet w budowlance, jak ty tam pracowałeś, no to na pewno jest jakoś tam tak, że ten rynek pracy się trochę zmienia, jak odchodzą te starsze osoby, no to młodsze mają lepsze pole do manewru, trochę większe pole do też rozmów i tak dalej, na pewno mogą się przebić, no... No mówię, to pewnie jakoś powinno być regulowane, no ale na ten moment nie jest. No i ciekawe, czy to jakoś się tam w przyszłości zmieni, czy nie. No zobaczymy. Dziękuję bardzo. Prowadzę sondę na temat polityków, czy jak uważacie, czy politycy powinni odejść na emeryturę, tak jak budowlaniec, czy inne zawody, czyli 65, i robić miejsca dla młodych, czy po prostu... powinno zostać tak, jak jest. To ktoś chce zabrać głos? Według mnie tak, powinni powoli schodzić. Oczywiście nie, może nie wszyscy, nie potrafię wskazać i tak dalej, ale też z umiarem, ale no,
Tak, większość. To jest tak, że Polska, Polacy są przyzwyczajeni do stałego bytu, do stałych osób i po prostu nie ufają nowym osobom. I po prostu moim zdaniem, jeśli by taka stara gwardia odeszła na emeryturę, wtedy młodzi ludzie z nowymi doświadczeniami, z nowymi pomysłami by dostali się do rządu. No, myślę, że na pewno tak by było i tak by było dobrze. To młodzi powinni, w sensie no, też z umiarem, ale młodzi powinni podejmować też ważne decyzje. To jakby oni też bardziej widzą, co się teraz dzieje, niż starsze pokolenie. No i z mojej perspektywy... Ja się tak średnio zgadzam. W sensie nieironicznie, moim zdaniem polityka to jest taki zawód, gdzie każdy mógłby pracować niezależnie od tego, kim jest, bo każdy, kto żyje w Polsce, powinien mieć faktycznie powinien mieć realny wpływ na to, co się będzie działo z tą Polską. Czyli i osoby młode, i osoby starsze, niezależnie od wszystkich. Tak, tylko czy nie uważasz ze względu takim, że stara gwardia ma cały czas, powiedzmy, nie chcę to tak oceniać, ale stara gwardia jest z komuny przykładowo, daję ci taki przykład, a młodzi to widzą, co się dzieje, młodzi mogą zareagować, młodzi mogą mieć całkiem inne podglądy. Na przykład ja ci powiem, że głosowałem na Konfederację i ona by mi dużo pomogła, bo ja tak jako budowlaniec prowadzę firmę budowlaną i na YouTubie i płacę podatki. Oni by mi obniżyli podatki z 15 na 8. Nie, no to ja na przykład powiem tak, że Konfederacja ma taki... Konfederacja... No ja generalnie nie zgadzam się za bardzo z poglądami Konfederacji. W sensie ja generalnie nie interesuję się za bardzo polityką, ale na przykład z polityków Konfederacji padały takie słowa, jak na przykład było mówione, że Polska dla Polaków. Na przykład z tym się nie zgadzam. Moim zdaniem Polska jest państwem, w którym każdy może się czuć dobrze. Albo na przykład Konfederacja miała bardzo dużo wypowiedzi homofobicznych, gdzie moim zdaniem na przykład homofobia nie jest czymś fajnym. No ja też się zgadzam, że mają za i przeciw. Każda ugrupowanie ma coś przeciw, coś nam się nikt nie podoba, a coś się podoba. Generalnie no, ale jeśli po prostu będziemy z moim zdaniem ciągle wybierać lewo lub prawo, to w tej Polsce nic się nie zmieni. To prawda, według mnie nie pamiętam do końca, nie jestem pewien, czy aktualnie coś takiego istnieje, ale powinno być coś takiego, że z poglądami pomiędzy i jeszcze wracając do tego wieku, też tutaj powinno być pomiędzy i tego, i młodych, i starszych ludzi. Chciałem jeszcze powiedzieć, żeby faktycznie nie tylko żeby taka partia, czy no tak, partia nie była tylko... Żeby była pośrodku i żeby faktycznie też zaciągała opinię z różnych środowisk. Tak na przykład jak pan mówił, że pan jest budowlańcem, no to żeby też zaciągać z różnych branż różne informacje i tak dalej, robić jakieś, nie jestem pewien, czy można tak to sformułować, ale ankiety i tak dalej, co by pomogło ludziom. No i faktycznie, żeby poglądy i wiek były tak pośrodku i to. No to jak ja powiem na przykładzie budowlanki, jeśli ja się nie rozwijam, nie kupuję jakichś nowych sprzętów, w tym momencie nie idę w sprzęty mechaniczne, to ja tą budowę robię dłużej niż po prostu jak będę miał profesjonalny sprzęt. Więc moim zdaniem powinno się trochę zmienić, żeby więcej młodzieży zaczęło decydować. Bo sądzę, powiem ci tak, jeśli byś, powiedzmy, z takim Tuskiem konkurował no to wszyscy kojarzą Tuska, a cię nie kojarzą. I ty nie będziesz miał przebicia, póki on będzie na stołku, bo będą wybierać te zło, które po prostu już znają. W sensie, szczerze mówiąc, to, ale pan teraz mówi, że według pana Tusk jest zły? Za Tuska powiem tak, za Tuska to prawie połowę Polski została sprzedane, stocznie, cukrownie i nie tylko do Niemiec. Nie wiem, czy się tego, ale po prostu nie wiem, czy wiesz. On dostał stołek za granicą za to, że sprzeda stocznie.
No ja generalnie nie interesuję się polityką, nie siedzę w ogóle w polityce, nie wiem jak wygląda program Tuska, nie wiem jak wyglądały jego rządy, więc ja się po prostu nie mogę wypowiedzieć, jestem tutaj jak najbardziej neutralny, nie mogę, po prostu nie wiem, nie znam go, nie? Ja jakby... Rozumiem, czyli musicie trochę jeszcze podrosnąć, bo jeszcze nie możecie chyba głosować nawet. No tak, jeszcze nie. No, to może faktycznie się nie interesujecie, może powoli jest czas, żeby po prostu zajrzeć, zobaczyć, może faktycznie jakieś poglądy wam się spodobają. To też jest tak, że ja jestem budowlancem, ale też nie potrafię wszystkiego robić. To tak samo osoba na stołku polityka nie zawsze ma dobre poglądy i złe. Także... Sądzę, że temat zamknięty i dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. No to dobrze, widzowie, kończymy ten materiał. Krótki, ale nie chcę was zanudzać, jeśli wam to nie będzie odpowiadało. Jeśli chcecie więcej takiego kontentu, podcasty na ulicy, sądy uliczne, to po prostu dajcie w komentarzu znać i po prostu będziemy robić to więcej w innych miejscach, a może nawet w innym kraju. Zobaczymy, tylko wtedy będę potrzebował tłumacza, bo patrząc, nie patrząc, zahaczyłem 5 osób, którzy byli obcokrajowcami i nie wiedziałem, jak się wytłumaczyć. Także tylko powiedziałem goodbye, thank you very much i to wszystko, co ten stój operator, bo na kosza wlecić. Tym akcentem kończymy. Nara.